Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, są z nami publicyści sieci, Andrzej Potocki, Jakub Maciejewski, i będziemy rozmawiali o tym, jak sobie Polska radzi z pandemią. A powodem tej rozmowy i postawienia tego pytania, jaka ocena dla Polski za walkę z koronawirusem, jest najnowszy numer sieci, a właściwie zamieszczony w nim wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, który rządowi daje 4+ za to, jak się jak walczy z tą pandemią. Pan prezydent mówi: nikt nie powie, że wszystko, co zostało zrobione, było idealne, że każda decyzja była trafiona, ale proszę pokazać mi kraj, który podejmował tylko optymalne rozwiązania. Nikt nie poradził sobie z pandemią w sposób wzorcowy. Też jestem częścią władzy wykonawczej, więc mówię, że radziliśmy sobie tak, jak było to możliwe, według naszej najlepszej wiedzy. Również biorę za to odpowiedzialność. To jest najnowszy numer tygodnika sieci, już dostępny i w kioskach, i elektronicznie. Mogą Państwo zaprenumerować na bardzo dogodnych warunkach tygodnik sieci. A my rozmawiamy właśnie o tym, jak my oceniamy, jako publicyści, którzy się przyglądają temu, co się dzieje w Polsce, działania rządu i to, jak wyglądamy na tle innych państw. Andrzej Potocki, proszę bardzo. Trudno mi powiedzieć, czy 4+ jest adekwatną oceną działalności rządu, ale z tego, co widzimy, to główne potknięcia podczas realizacji programu szczepień nie są z winy polskiego rządu, tylko z winy producenta, który nie dostarcza tych szczepionek. O tym się mówi w mediach, to jest żadna tajemnica. Pytanie jest tylko takie, jak było to negocjowane ze strony Komisji Europejskiej, że do tego mogło dojść. No, prawdopodobnie firma Pfizer też nie robiła tego nigdy przedtem, w związku z tym mogła przecenić swoje możliwości i dopuścić do takiej sytuacji. Pytanie, czy mogliśmy sami starać się o tę szczepionkę? No nie bardzo, co pokazuje przykład na przykład Ukrainy, która nie jest w Unii Europejskiej i tam nie dało rady tego załatwić, oraz innych krajów, takich właśnie jak Białoruś, powiedzmy, czy tych, których w tej Unii Europejskiej nie są. Także obciążanie rządu za tę sytuację jest moim zdaniem niesprawiedliwe. A natomiast jeśli chodzi o sam przebieg, realizację tych szczepień w tych warunkach, które rząd ma, no to wydaje mi się, że one przebiegają w miarę sprawnie. Oczywiście weźmy pod uwagę to, że to jest początek dopiero tego procesu szczepienia. To jest jednak potężna logistyka, z którą się uporać rzeczywiście nie jest łatwo. Natomiast jeśli chodzi o liczbę proporcjonalnie zaszczepionych do ludności, to my jesteśmy w tej pierwszej piątce europejskiej, czy w pierwszej czwórce nawet, chyba w pierwszej piątce. W związku z tym nie jest to absolutnie nic takiego złego. Jednym słowem, 4+, może tak, może nie, ale na pewno nie jest to ocena niedostateczna, jaką by chciała widzieć opozycja, która permanentnie krytykuje wszystko, co rząd robi, łącznie z tym programem szczepień. Kuba, zanim cię zapytam o to, jak znosimy te ograniczenia, bo ta odporność społeczna, jak widać, się wyczerpuje, to chciałam pokazać Państwu materiał z sobotniej dyskoteki warszawskiej, która pokazuje to Państwu bez dźwięku, dlatego że gdybyśmy puścili dźwięk, to okazałoby się, że dotkliwa kara Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji by nas czekała, ponieważ młodzież zgromadzona w tej dyskotece skanduje to, co jest określane 8 gwiazdkami, czyli zaczyna się na J, kończy się na Ci, a dotyczy PiSu. I to jest właśnie młodzież, która się bawi w dyskotece, pomimo że w rozporządzeniu jest mowa o zakazie tego typu imprez. Ale z tymi rozporządzeniami też jest problem. Ale to nie tylko taka forma protestu przeciwko ograniczeniom, bo proszę Państwa, w Izraelu demonstracje i starcia. Izrael, który się szczyci tym, że największą liczbę osób ma zaszczepionych i sobie wspaniale radzi z pandemią, wybuchły w 3 miastach Izraela demonstracje.
bo władza próbowała wymusić zamknięcie szkół. Tak to wszystko wygląda. W Holandii zakaz wychodzenia po 21. Niemcy myślą o zakazie rozmawiania w autobusach i pociągach. Francja zakaz wychodzenia po 18. W Amsterdamie użycie armatek wodnych przeciwko demonstrującym, przeciwko godzinie policyjnej. Zapowiedź trzeciego lockdownu we Francji, a Niemcy nie wykluczają przywrócenia kontroli na granicach. No i ile my tego wytrzymamy jako społeczność? To jest ogromny problem i nie ma na to pytanie odpowiedzi. Rośnie frustracja, rosną problemy emocjonalne, psychiczne u wszystkich. Możliwość spotkań z bliskimi. Ponosimy ogromne koszta, przedsiębiorcy koszta także finansowe, dorobek ich życia jest zagrożony. A jednak, drodzy państwo, jest to chwila próby, z którą musi się zmierzyć każdy. Nie można uciekać od odpowiedzialności. No ja w Wielkanoc pojechałem do Łodzi, gdzie mieszka mój dziadek, żeby z dworu, a on był w oknie mieszkania, pomachać mu na święta, pokazać, by pamiętam. A teraz stado kretynów na spędowisko, żeby poskandować, walić PiS, tak? I co? Nie mogą chwilę wytrzymać bez szczypania swoich dziewczyn po pośladkach w czasie tańcu? No gdzie jest ta odpowiedzialność? I tę nieodpowiedzialną postawę, nie mam problemu, by tych ludzi tak nazywać, tę nieodpowiedzialną postawę wzmagają ośrodki, których inne kraje nie mają. Znaczy, tak zeszmacone media, zazwyczaj zagraniczne, opłacane przez Niemców, które w sposób ukryty lub jawny wspierają takie postawy, by wywrócić porządek społeczny i obalić rząd, bo o to tylko chodzi. Niemieckie media w Polsce mówią: zarażajta się, bo to gorzej dla rządu i lepiej dla naszych niemieckich interesów. A propos niemieckich mediów w Polsce, to raczej nie mówią o tym. Niemiecki Bild to wyciągnął. Prosiłam Andrzeja, żeby obejrzał ten materiał i przekazał nam, co w nim jest, bo to są, proszę państwa, obozy dla osób, które nie przestrzegają restrykcji zarządzonych przez niemieckie władze, czy to federalne, czy landowe. Andrzej, opowiedz nam o tym materiale, a my pokażemy państwu. Akurat Bild się skupił na jednym ośrodku, takim, gdzie mają być umieszczane osoby nieprzestrzegające kwarantanny. I to rzeczywiście wygląda trochę jak obóz koncentracyjny, bo to jest Schleswig-Holstein i akurat tam, w Schleswig-Holstein, władze landu przeznaczyły do tych zaciekłych łamaczy kwarantanny ośrodki, takie areszty to się nazywa, Jugendarrestanstalt, czyli dla młodzieży. No i to jest de facto takie więzienie dla młodzieży, które ma mieć jeszcze większy rygor niż w rzeczywistości. Dla tej młodzieży ten rygor jest przewidziany, bo młodzież będzie mogła, może wychodzić na zewnątrz, natomiast tutaj ci objęci tymi restrykcjami muszą siedzieć zamknięci w celach 6 m2, 12 m2. Ten pokazany w Bildzie obóz to jest Molsfelde. Natomiast biorąc pod uwagę cały kontekst tego akurat jednego miejsca, które przypomina żywo obóz koncentracyjny, to każdy land ma prawo wyboru miejsc odosobnienia dla tych, którzy łamią te restrykcje covidowe. I na przykład w Saksonii to jest taki obóz za 30 milionów euro zbudowany koło Drezna dla uchodźców. To jest Stauffenberg Allee. Z kolei dosyć oryginalnym pomysłem poszczycić się może Baden-Württemberg, który to land z kolei przeznacza dla tych zaciekłych łamaczy kwarantanny szpitale psychiatryczne, bowiem one są ogrodzone, szczególnie te znaczy, jak wiadomo, każdy szpital ma miejsca dla tych pacjentów, którzy nie mogą wychodzić na zewnątrz, bo stwarzają niebezpieczeństwo. W związku z tym on już, że tak powiem, architektonicznie spełnia wymogi miejsca odosobnienia. A żeby to nie brzmiało tak, że to jest akurat dla przestępców, w związku z tym władze Badeni-Württembergi wymyśliły coś jak lot nad kukuczym gniazdem, czyli po prostu szpitale dla umysłowo chorych. No, widać z tego, co mówisz, że tutaj są czerpane wzory z historii, nie tylko Niemiec, ale także Rosji, bo te słynne psychuszki
To już kiedyś przerabiane. Tak, ale tu trzeba dodać jeszcze, że to są, że to jest trzystopniowa droga. Najpierw jest ostrzeżenie, potem jest wysoka grzywna, a dopiero na końcu sąd wskazuje. Dobrze, ale wróćmy, do naszych baranów, bo u nas coraz częściej rozlegają się głosy przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy prowadzą restauracje, hotele, że nie będą przestrzegali zarządzenia, rozporządzenia związanego z zawieszeniem działalności, i mamy wyroki sądów, dlatego że sądy uznały, że podstawą kary wymierzanej i przedsiębiorcom, i tym, którzy dostają mandaty od sanepidu, nie może być rozporządzenie, bo ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawach. I dlatego w Szczecinie sąd administracyjny uznał za bezpodstawną karę nałożoną na właściciela baru otwartego w czasie wiosennego lockdownu. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie już 21 wyroków dotyczących skarg obywateli na kary umorzył postępowanie, stwierdzając nieważnej decyzji. No jak to jest? Czy chyba troszeczkę tutaj zawiedli prawnicy, z których wiedzy korzystał rząd? Bo rzeczywiście, no, jeżeli jest to łamanie konstytucji, to trudno się dziwić, że sądy tak, a nie inaczej przy wszystkich naszych zastrzeżeniach do sądów wyrokują. Faktycznie. Przepraszam, że wejdę słowo. Ale to będzie a propos, bo w Niemczech cały ten proces jest w oparciu o ustawę z marca 2019 roku o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Także Niemcy mają podstawę prawną zagwarantowaną, a w Polsce jak jest, no to właśnie opowiadasz. No my też taką ustawę mamy, ale widocznie z niej nic nie wynika. Tak, to znaczy jest pewna dziura prawna w nakładaniu restrykcji i to jest problem. To znaczy tutaj trzeba niuansować. Baranami można nazwać tych, którzy idą na dyskotekę, bo kryzysy takie światowe wymagają od nas pewnych wyrzeczeń. Co innego są przedsiębiorcy, którzy łamią restrykcje, bo są sfrustrowani, nie wystarcza im pieniędzy i starają się w ramach obostrzeń otwierać restauracje. Ja się z tą postawą też nie zgadzam, ale mogę zrozumieć, że niektórych sytuacja ekonomiczna faktycznie do tego zmusza. Ale dla mnie największym problemem są podżegacze medialni i polityczni, którzy namawiają do otwierania tych restauracji. Autorzy z Onetu czy posłowie z Konfederacji, którzy z takim uznaniem piszą o tych otwieraczach, nic nie tracą i nic nie zyskują, a być może ktoś zostanie zarażony COVID-em, być może nawet raczej na pewno umrze z powodu tego otwarcia, bo według międzynarodowych statystyk restauracje są absolutnym top of the top w miejscach zarażania się. Wyprzedzają o całą długość zarażanie się w klubach fitness. Potem są bary, które częściowo obsługują swoich klientów. I jeszcze parę innych pozycji można by wymieniać. A te media czy ci politycy stosują taką retorykę wyobrażeniową, skojarzeniową, a patrzcie, a w IKEA to też tam się mieszamy i jednak się nie zarażamy. Ale tak mówią statystyki. I tu nie chodzi o to, by własną heurystyką, bo mnie się wydaje, oceniać super skomplikowane, bezprecedensowe zjawisko na świecie, tylko żeby trzymać się twardych danych. Restauracje są największym zagrożeniem, czy tego chcemy, czy nie, czy rozumiemy to, czy nie. I dla mnie problemem nie są postawy tych przedsiębiorców, tylko goście dyskotek, bo gości restauracji jeszcze można zrobić, ale goście dyskotek już nie. A po drugie, tych ośrodków medialnych, często sterowanych z zagranicy, które podsycają te napięcia społeczne. W drugiej RP takich ludzi umieszczało się w obozach podobnych do tych niemieckich. Andrzej, ale ja rozumiem rozgoryczenie ludzi, którzy nagle stoją przed perspektywą utraty dorobku całego życia, bankructwa. Może nie byli na tyle przewidujący, żeby dywersyfikować swoją działalność gospodarczą, może nie odłożyli na czarną godzinę, różnie w życiu bywa. Ale jeżeli czytam informacje z Hiszpanii, że na przykład hiszpański rząd nie przeznaczył nawet centa na pomoc przedsiębiorcom, a i w innych krajach Unii Europejskiej różnie to wygląda, i jeżeli porównuję to z tymi sumami, które z budżetu państwa zostały skierowane, żeby mogli przedsiębiorcy utrzymać choćby miejsca pracy, jeżeli zatrudniają ludzi, albo chociażby swoje biznesy na jakiś czas
zawiesić, żeby i przeżyć, no to jednak coś chyba tutaj nie gra. No tak, tym bardziej, że Hiszpania jest krajem jeszcze, jakby nie patrzeć, gospodarczo lepiej stojącym od Polski, a przede wszystkim bogatszym. I tam nie ma żadnych programów pomocowych, a w biednej Polsce, w stosunku do krajów tych wiodących Europy Zachodniej, to jednak jesteśmy krajem jeszcze, daleko nam brakuje do takiego pułapu Francji czy Niemiec, to te programy są. Wydaje mi się, że polskie społeczeństwo ma taką mentalność roszczeniową. To wynika poniekąd z naszego charakteru narodowego, a także z czasów, kiedy te wady narodowe pogłębił system komunistyczny. Andrzej, musimy kończyć. Do konkluzji zmierzaj, jednym zdaniem. No, konkluzja jest taka, że mamy postawę roszczeniową. Ona jest inna. To nie jest taka postawa jak w Niemczech, które to Niemcy też już się trochę zmieniły na bardziej roszczeniowe, czy na przykład Hiszpanii, tylko po prostu u nas no tak, ale u nas, gdyby rząd wymyślił, obozy dla tych, którzy nie przestrzegają restrykcji, to byłoby powstanie narodowe. Już taką mamy naturę, wiadomo. Spotkamy się, proszę państwa, w tym samym gronie za parę minut. Proszę z nami zostać.